Witam, mam na imię Magdalena. Jestem w trakcie uczestnictwa w listopadowej edycji bootcampa Web Developer prowadzonego w Codili. Z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa. W zawodzie praktycznie pracuję od skończenia studiów aż do teraz. Praca, jaką wykonywałam czy wykonuję teraz, praktycznie całkowicie mnie rozczarowała. Studia były rewelacyjne, natomiast rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Od pewnego czasu w pracy również mam wrażenie, że zamiast rozwijać się, po prostu się cofam. Zastanawiałam się, co z tym faktem zrobić i po dłuższym namyśle zdecydowałam się całkowicie przebranżowić. Zdecydowałam się na naukę programowania z kilku przyczyn. Po pierwsze, zawsze zastanawiałam się, czy dobrze zrobiłam, że wybrałam budownictwo zamiast informatyki. Po drugie, branża IT jest branżą, która bardzo prężnie się rozwija i myślę, że pracując w niej jako programista nigdy nie będę się nudzić. A po trzecie, przeglądając oferty pracy, zauważyłam, że jest bardzo dużo ofert dla programistów w przeciwieństwie do innych branż. Zdecydowałam się na uczestnictwo w bootcampie ze względu na jego formę. Jako osoba, która pracuje, nie mogłam po prostu poświęcić kolejnych kilku lat na ponowne pójście na studia informatyczne. Wybrałam naukę w Codili ze względu na to, iż oferuje ona możliwość nauki online. Jest to bardzo wygodne dla osób pracujących. Nauka online pozwala mi także we własnym tempie i w dowolnych godzinach, które mnie najbardziej odpowiadają, przerabiać dany materiał. Moja nauka w ramach bootcampa wygląda tak, że praktycznie każdą wolną chwilę, jaką mam, czy jest to wolny weekend, czy jest to wolne popołudnie po przyjściu z pracy, poświęcam na kodowanie. Niestety ze względu na to, iż jestem osobą, która codziennie musi chodzić do pracy, nie jestem w stanie poświęcać całych dni na naukę kodowania, czego bardzo żałuję. Często zdarza się jednak tak, że nauka przedłuża mi się do późnych godzin nocnych, a później w nocy śni mi się kod, a ja szukam w nim błędu. W ramach bootcampa udało mi się trafić na świetnego mentora. Naprawdę jestem pełna podziwu dla jego wiedzy i zaangażowania. Jest taką osobą, przed którą tak naprawdę nic się nie ukryje. W czasie naszych cotygodniowych rozmów, jeżeli mam jakiś problem lub coś po prostu mi nie wychodzi, zawsze stara się pokierować tak rozmową, żebym sama znalazła rozwiązanie. W ciągu tygodnia, jeżeli mam jakieś inne problemy, również mogę do niego napisać. Zawsze odpisuję, jest to naprawdę wielka pomoc dla mnie. Po bootcampie chciałabym rozpocząć intensywne szukanie pracy w branży IT jako junior web developer bądź też jako junior front-end developer. Moim celem, zapisując się na bootcamp, było to, by nauczyć się jak najwięcej w ciągu tych kilku miesięcy, żeby być przygotowanym do aplikacji na takie stanowiska w branży IT. Bez uczestnictwa w bootcampie samodzielna nauka byłaby bardzo trudna. Nie wiedziałabym, czego mam się uczyć, w jakiej kolejności. Podejrzewam, że traciłabym dużo czasu na przeszukiwanie internetu i tak nie wiadomo, czy znalazłabym to, co trzeba. Brakowałoby mi wskazówek i pomocy mentora. A tak, z tym wszystkim jestem w stanie osiągnąć założony cel.